Dzień dobry Państwu. Stoimy przy najnowszym wyrobie warszawskiej FSO. I nie bez kozery. Przedstawiamy dyrektora tej fabryki. Dzień dobry. Panie dyrektorze, rzućmy w niepamięć te 10 lat zmarnowanych przy podpisywaniu kontraktu. Już nie ma tam TIPPO, FRIPPO, UNO. Natomiast jest informacja ważna, ciesząca nas, Japończycy. I znamy nowe zasady kontraktu. Oni chcą dać 600 milionów dolarów, wy 10 milionów, no i robota. Do pracy. A wie pan, to jest wstępne ustalenie, żadnego kontraktu na razie nie podpisujemy, bo widzi pan, te 600 milionów to nie jest najnowszy typ, tu jest najnowszy. To myśmy przeznaczyli, bo tu nie bardzo, wie pan, nowy migacz opracowaliśmy na 600 milionów i on nie bardzo pasuje do budy, więc musimy technologicznie to jakoś zrobić. I tu Japończycy niespecjalnie, wie pan, się godzą na to, żeby te pieniądze na to poszły. Oni, poza tym niech pan zwróci uwagę, jak my dajemy 10 milionów, to jest kawał grosza, a oni dają 600, a Japończyk nie jest w ciemię bity, to czy pan nie czuje pisma nosem, że coś tu śmierdzi? No niech pan odpowie, no. Ale oni chcieli samochody. Ale co samochody, proszę pana? Ja w samochodach siedzę od małego. To wiem, prawda? Także z Japończykami to my sobie jeszcze pogadamy, a w sumie czekamy na nowe oferty. Dziękuję bardzo.